następna robota, mam takie pierścionki do zrobienia, muszę zrobić 20 sztuk. Właśnie na zewnątrz nic nie robię, muszę zrobić tylko otwór, otwór jest w miarę dokładny, tam około 400 na plusie. Później co jest się, tu są taki brok, gwinciek M5, teraz pokażę rysunek. Gwint M5, otwór 16, na zewnątrz 28, już na wymiar mam taki wałek, grubość ma 10 mm, 20 sztuk. I pokażę, jak mniej więcej to można szybko zrobić. Na początku robię na wiertak. Dalej robię wiertłem 8 mm. Następnie wiertłem 15,5 mm. Dalej muszę zrobić takie kanałki przecinakiem, dlatego żeby następnie porobić fazę i uciąć materiał na wymiar. Przyjechałem to rozwiertakiem, 16. Pociąłem to na wymiar. Teraz sprawdzimy, wymiar wychodzi koło setki na plusie. Właśnie spod rozwiertaka u nas wychodzi też setka na plusie. Sprawdziłem to, wstawiłem na wałek. Sprawdziłem na wałek, wszystko wchodzi, wszystko jest w porządku. Następnie muszę porobić tu z dwóch stron fazy w otworze. I idzie robić na frezarkę. Teraz pokażę, jak rzeczywiście to idzie. Tak właśnie robię fazę z dwóch stron. Zaczynam to wiercić. Właśnie mam ustawioną maszynę. Jedne zero po X ma do tej ścianki. Drugie zero po Y mam do tego oporu. Właśnie będę wiercił w takiej pryzmie. Tu jest podkładka 10. Wstawiam ją do oporu, dlatego żeby pryzma stała na tą cięcie. Wstawiam pryzmę do oporu. I dodatkowo do środka wstawiam 6 sztuk mi wchodzi. Stawiam 6 sztuk, mam tu już wszystko ustawione w taki sposób, już zacząć wiercić. Właśnie wyliczyłem to w taki sposób, że bierzemy wymiar tej pryzmy, dzielimy na 2. Wychodzi u nas tam jakiś wymiar, później dodatkowo dodajemy tą podkładkę. Podkładka ma 10 mm. Cały wymiar wyszedł u mnie, no taki trochę dziwny, ale 32-35. Od tej ścianki tego imadla. Odjechałem 5 mm, czyli żeby był pierwszy środek, następny będę miał 15, 25, 35, 45 i 55. Oczywiście można to wyzerować i wtedy 10, 20, 30, 40, niby tak lepiej, ale nie chcę to przestawiać, niech tak zostaje. Mnie to nie przeszkadza. Wiertło 4,2 mm. Dodatkowo 1/4 taki na wiertak. Od razu zrobię tu fazę.
Później zrobię otwór, no i później oczywiście ręcznie to zrobię ten gwint. Zaczynam wiercić. Tak, i to już nie widzimy, co tu wyszło. Właśnie tu widać z faską razem. Czyli jest w porządku. Tak robię właśnie po 6 sztuk. To 3 razy po 6, a dodatkowo jeszcze 2 sztuki później trzeba dorobić. I to wszystko. Raczej gwintowania to już nie ma sensu pokazywać. Myślę, to i tak wiadomo, jak to się gwintuje, normalnie się wstawia gwintownik i już. To dziękuję wszystkim właśnie. Jak ktoś może coś wie, jak to można szybciej, lepiej zrobić, to proszę bardzo.